Należy ocenić bardzo wysoko zaangażowanie mieszkańców w proces konsultacji społecznych. Otrzymaliśmy wiele różnorodnych propozycji, bardzo dla nas cennych przy wypracowaniu koncepcji, więc myślę, że jest to dobry przykład, jeżeli chodzi o proces organizowania i przeprowadzania konsultacji społecznych. Myślę, że dobry przykład dla całej Polski, jeżeli chodzi o tego typu działania. Na podstawie zebranych opinii przygotowaliśmy koncepcję, następnie ocenianą przez mieszkańców, gdzie też mieli możliwość wypowiadania się na temat właśnie rozwiązań tej koncepcji, a następnie wersję końcową, więc śmiało można powiedzieć, że jest to koncepcja przygotowana wspólnie z mieszkańcami, odzwierciedlająca ich propozycje. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu konsultacji. Zainteresowanie było bardzo duże, około 500 osób wypowiedziało się w różnej formie w zakresie przeprowadzonych konsultacji, co naszym zdaniem daje dosyć dobrą perspektywę tego, czego oczekują mieszkańcy, czego naprawdę chcieliby i co naprawdę powinno być zagospodarowane i w jaki sposób na terenie kanału Żreńskiego. Główną ideą projektową było połączenie dwóch funkcji. Przede wszystkim zaspokojenie potrzeb mieszkańców, wypoczynkowych potrzeb mieszkańców, a z drugiej strony utworzenie takiego miejsca przyjaznego rekreacji w zgodzie z naturą, przede wszystkim w zgodzie z naturą. Dlatego wszystkie elementy, które tam zostały wprowadzone, nie ingerują ani w kanał, ani w jakieś otaczające zespoły urbanistyczne, tylko bardzo się wpisują właśnie w ten naturalistyczny charakter kanału.